patrzeć z taką, co z cywinksą? Taką? No to trzeba ją jeszcze dokończyć. Robimy palmę, bo przychodzi kwietno, niedziela, czyli palmowo. No i tak trzeba robić palmy. Miejski Ośrodek Kultury w Jordanowie ogłosił konkurs. No i w każdej chałupie wre robota. No i u nas te zbaby cię zesły. Trzeba coś zrobić, trochę kwiatecków. Ciekawe, kto będzie miał największą w tym roku. No nie wiem. No nie wiada. Tymek będzie miał największą. No to musimy. To my ci tu pomożemy. Tak, my ci tu pomożemy zrobić piękną palmę. Dziadek kijas. Teraz już jest po robotach w polu. Ciotko, jak to zwijać? Do środka, poczekajcie. I dziś takie, żeby to wyszło takie jak mi. Patrzcie. Ale no się pisnie. Czekaj, na cukierka to tak szybko. Siup, kład pazdura i zaś. No macie tam pozwę. Dobre. I z tym se przymus i tu i notelo. Tak, cukierka się zwiją. Aha. Dobre. Wiecie, moi łostomili? Palmowa niedziela to jest przepiękno i temu nazywa się kwietno, bo wszystkie kwiatki trzeba robić, no bo zima jeszcze jest, śniegiem skute. A jeszcze wam chciałam powiedzieć, patrzcie co tu jest. Tu jest lescyna. Tu jest taki kij z lyski. Bo wiecie, jest taka gawęda, jak Matka Bosko na osiołku uciekała do Egiptu z Betlejem, bo ją gonił Herod. No i zabrała swojego synoska małego i uciekała na osiołku. I wiecie co? Schowała się pod takie drzewo, co się nazywa topola. Uno się nazywa łocika. Pocycie takie drzewo. Pocyle. Bo to jest takie malutkie listki. Takie malutkie, okrągłe. No i wiecie co? Matka Bosko godo. O, drzewo, schowaj zemię, bo mnie wgunią na kuniach. Schowaj zemi. A ono drzewo go do tak. Ja się boję. I zacznę się cząć. A Matka Bosko go do. O, nie dałaś pomocy małemu Jezuskowi. To będzie się całe życie czuć. Będzie piękne. I teraz jak wiater malutko co poduje, to listki się mu trzęsą, bo Matka Boska powiedziała, że się będzie całe życie czuć. Nowa. A wiecie co? Matka Boska posła pod lyscynę. Pod lyscynę przysłanej tak samućko go dodaj ze schronienia mnie, małemu synkowi Jezuskowi. Ale, ale scena go do tak. Jo cię przyjmię, święto Pani. Głos zapierzyły się ta gałązki lyscynowe. Matka Bosko się schowała. No i uchroniło drzewo Matkę Boską, świętą tak rodzinę. Hej, dlatego to lyscyna nie pójdzie do góry, bo parze taką rośnie jako krzew. No i Matka Bosko go do, będzie świętym drzewem. Do zwierzętom schronienie, bo zaś Jezusowi da schronienie. A jeszcze będzie zmiała orzechy. To się nazywają lyskowe. No i wiecie co? I na tą pamiątkę idzie się do lasu po lyscynę. To jest dlatego lyscynowy kij. No, ty będziesz miał tu. Dobre. No i tak godają stare babki, dawno ty tam słyszałam, że pierun nie czaśnie nigdy w lyscynę. Bo ono jest niewysokie drzewo, bo jest takie rozgałęzione.